W piątek w Muzeum Regionalnym zorganizowano pierwszą stacjonarną aukcję, z której dochód zasili konto budowy pomnika. Od numizmatyki, starych bonów towarowych czy obligacji państwowych, guzików z wizerunkiem orła, manierek wojskowych, po obrazy czy rzeźby. Wszystkie licytowane przedmioty pochodzą od darczyńców, którzy przekazali je właśnie na ten cel. Witam Państwa serdecznie na pierwszej stacjonarnej aukcji Muzeum Regionalnym w Bełchatowie. Jest złotówka, jest 2 złote, jest 3 złote, jest 3 złote po raz pierwszy, jest 3 złote, jest 3 złote po raz drugi, jest 4 złote, jest 4 złote, za tego kartetka ładnie, jest 4 złote, okej, 4 złote po raz pierwszy, 4 złote, jest 5 złote, pan Aleandrze, jest 5 złote po raz pierwszy, jest 5 złotych po raz drugi, jest 6 złotych, a numizmatycy to mają kasę. Jest 6 złotych po raz pierwszy, jest 6 złotych po raz drugi i jest 3, jest 7 złotych i pan Marian, mimo że emeryt, też daje radę. 7 złotych po raz pierwszy, 7 złotych po raz drugi i 7 złotych po raz trzeci. Przywitaj pani Marian i gratuluję, kupił pan. Aukcji udało się zebrać w sumie 2060 zł. To jednak kropla w morzu potrzeb. Jak się szacuje, pomnik marszałka naturalnych rozmiarów odlany z brązu kosztował będzie około 200 tysięcy złotych. Wykonany ma zostać na Węgrzech. Jest już wybrany projekt i termin jego odsłonięcia. W kilku miejscach na terenie miasta, na przykład w muzeum, dostępna jest puszka, do której zbierane są datki na ten cel. Dziękujemy. Jedną puszkę. Bo pana, czy ja też